Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie niesamowitej klawiatury od firmy Razer. Jest to najnowsza wersja klawiatury Black Widow, Black Widow Ultimate seria Chroma. Klawiatura z fantastycznym wielostrefowym podświetleniem, wyposażona w zielone przełączniki firmy Razer. Przy okazji możemy sobie ich posłuchać, nie wyjmując klawiatury. Powiem Wam, że są dość ciche, naprawdę. Porównajcie sobie to niebieskimi przełącznikami Keil z klawiatury Poseidon Z. A różnica jest znaczna. Jak na mechaniczną, to wydaje się być dość cicha. No cóż, cena takiego cacka też robi wrażenie, jest to ponad 600 zł, ale mamy tutaj, jakby nie było, klawiaturę z najwyższej półki i też najbardziej tak zbajerowaną, chociażby przez to fantastyczne podświetlenie i te przełączniki Razera wytrzymujące 60 milionów klików, jak pamiętam. No dobrze, co mamy ciekawego? Nowe przełączniki Razera, bardzo duża wytrzymałość, konfigurowane podświetlenie 16,8 miliona kolorów. Widzimy samą klawiaturkę. Tutaj mamy też najważniejsze cechy, czyli częstotliwość próbkowania 1000 Hz, nagrywanie makr w locie, podświetlenie, klawisze do makr, anti-ghosting, złącza audio do mikrofonu, do słuchawek i też złącza USB. Tak więc same przydatne rzeczy, ale jest to wersja Ultimate, czyli taka najbogatsza, najbardziej wypasiona. Z drugiej strony mamy informacje o wymaganiach systemowych. W pełni kompatybilna z Windowsem 8 także i od Windowsa XP wzwyż, także kompatybilna z komputerami Mac. Oprogramowanie Razer Synapse, czyli bardzo dobre, niezawodne oprogramowanie i wymieniona cała rodzina klawiatur Black Widow. Tutaj mamy najwyższą wersję Ultimate Chroma. No i z tyłu, moi drodzy, jeszcze troszeczkę informacji widać. Sama struktura tych przełączników mechanicznych. Informacja, iż reagują szybciej niż przeciętne takie przełączniki i żywotność 60 milionów klików. Siła, którą trzeba przyłożyć, to 50 G. Testowałem te przełączniki, co prawda, w klawiaturze Black Widow Ultimate 2014. Była to wersja bez tego podświetlenia chroma i tam sprawowały się bardzo dobrze. Jeśli pamiętacie, robiłem nawet poradnik o tych przełącznikach, taki informacyjny. Jest to naprawdę fajna rzecz i dobra innowacja. Troszeczkę informacji na górze. 5 programowalnych przycisków, przyciski multimedialne, anti-ghosting na 10 klawiszy jednocześnie, a reszta już była. Tak więc myślę, że w tej chwili już sobie ją rozpakujemy, nie ma co przedłużać. Zobaczmy ją już bez pudełka. Ok, udało się rozpakować. Jak widzicie, jest taka osłonka na samej klawiaturze. Klawiatura pomimo dość wielu opcji i takiej zaawansowanej konstrukcji nie jest jakaś specjalnie duża i to jest oczywiście plus, ponieważ zmieści się też na mniejszych biurkach. Już ją oswobodzę i sobie ją dokładnie obejrzymy. Mamy tutaj jeszcze zasobnik, sterowniki, czyli Razer Synapse trzeba sobie ściągnąć. Natomiast mamy tu jakieś jeszcze reklamówki, podziękowania, inne takie rzeczy. No i jest też instrukcja, opis tej klawiatury, co do czego, jak podłączać, jakie wejścia, takie podstawowe sprawy. No ale dobrze, że to jest. Ok, i sama klawiaturka. Chodzi o kabel, no to jest gruby, tak jak w poprzednim modelu, solidnie zabezpieczony, a jak widzicie, mamy też dwa wtyki USB posłacane, jeden do samej klawiatury, drugi do zasilenia portów USB, a więc bardzo mądra strategia. No i mamy też mini jacki, żeby po prostu przedłużyć swoją kartę dźwiękową. Także słuchawki możemy bezpośrednio podłączyć do swojej klawiatury. To jest bardzo wygodne, ponieważ jeśli mamy obudowę lub porty gdzieś ciężko dostępne, to wtedy na klawiaturze będzie najłatwiej. I zobaczcie, to wszystko mamy z tej strony. Mamy jeden port USB i mamy to przedłużenie karty dźwiękowej, czyli wejście na mikrofon i wejście na słuchawki. Przydatna rzecz. Sama klawiatura, powiem Wam, wykonana tak samo jak poprzedni Black Widow, czyli bardzo, bardzo dobrze, solidnie, w większości matowa, tutaj tylko takie błyszczące logo Razera, to będzie podświetlane, jak dobrze pamiętam. Klawisze faktycznie są cichsze niż w przełącznikach typu Cherry MX lub Keil Blue, dlatego to jest zaleta. Po boku mamy tutaj 5 dodatkowych klawiszy do Mac. Klawisze multimedialne pokrywane są tutaj, aktywujemy je z FN-em i mamy regulację głośności, play pauza do przodu, do tyłu, jeśli chodzi o utwory, nagrywanie makr, tu chyba jest tryb gamingowy i kontrolę podświetlenia. Mamy też usypianie komputera, jak dobrze widzę, pod pause break, sobie przetestujemy.
No fajnie, że jest taka opcja. No i czcionka oczywiście charakterystyczna dla Razera, dla klawiatur Black Widow. Bardzo specyficzna i bardzo fajna. Założę się, że podświetlenie będzie super, ale to sobie zobaczycie już w tej takiej pełnej recenzji. Natomiast układ klawiszy. Mały Enter, długi Backspace, duże Shifty, normalna spacja, to by było na tyle. Zobaczmy ją jeszcze tylko szybko od spodu. Antypoślizgów mamy kilka, dość wysokie, dość dobrze trzymają. Podwyższenia jednostopniowe, ale też gumowane. Jest bardzo fajnie. I tabliczka informacyjna Razer Black Widow Chroma Ultimate. To by było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie tej klawiatury. Powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać, aż zacznę jej testować, ponieważ ma bardzo dużo fajnych funkcji, no i też sama wykonana jest świetnie. Przy okazji ta cena też robi swoje, sprawdzimy, na ile ta klawiatura jest warta tych pieniędzy, no i za jakiś czas widzimy się w pewnej recenzji, wtedy dowiecie się wszelkich wad i zalet tej klawiatury. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!